Wiadomości z Małopolski. Premiera spektaklu Labirynt Schulza to tylko jedno z wydarzeń zorganizowanych w ramach obchodów 39. urodzin Teatru imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz 139. urodzin samego Witkacego. Spektakl powstał na podstawie sklepów cynamonowych Brunona Schulza, które Witkiewicz podziwiał, a z samym autorem się przyjaźnił. Teatr Witkacego wraz ze swoją obsadą ma jeden z najbardziej niezwykłych etosów pracy spośród wielu teatrów w Polsce, których znam. Dzięki tym ludziom mogliśmy powołać spektakl bezkompromisowy w swojej poetyckości, a nie pokłaniający się tanim gustom publiczności. Z okazji jubileuszu w teatrze odbył się też specjalny koncert z udziałem aktorów i całego zespołu teatru. Ten coroczny koncert po raz pierwszy odbył się w nowej części teatru, czyli atelier. To niedawno otwarta przestrzeń przeznaczona na działalność młodych artystów, która została sfinansowana przez województwo małopolskie. Od listopada ubiegłego roku Teatr Witkacego dysponuje tą niezwykłą, wielką przestrzenią, piękną. Tam z tyłu za państwem są malarnia, warsztatowa część. Ta scena jest dedykowana młodym ludziom. Ma być tworzona przez nich. Ma być ich miejscem wyobraźni, samorealizacji. Na scenie marszałek województwa wręczył wszystkim aktorom kwiaty oraz złożył teatrowi urodzinowe życzenia. Szanowny panie dyrektorze Andrzeju Stanisławie, cieszę się. Dzisiaj 39. urodziny teatru, 139. urodziny waszego patrona. Więc zazwyczaj to jest taka trzyaktówka. Życzenia, prezent i kwiaty. Obecność, panie marszałku, obecność. Dziękuję za nią. Jeśli chodzi o prezent, szanowni państwo, to tym prezentem jest właśnie ta scena. Ale to taki nasz wspólny prezent dla małopolskiej młodzieży. I miejmy taką nadzieję, że nie tylko dla małopolskiej. To tutaj nasza młodzież będzie obcowała ze sztuką teatralną pod okiem wybitnych artystów. Tu będzie przygotowywała swoje spektakle i miejmy nadzieję, że z tego będzie ogromny w przyszłości również pożytek. To jeśli chodzi o prezent. Dziękuję pięknie. Życzenia, bo zapomniałem. Szanowni państwo, kieruję te życzenia do pana dyrektora i do was, moi drodzy, abyście tak jak do tej pory mogli zawsze prowadzić całkowicie niczym nieskrępowaną działalność artystyczną. I życzę wam z całego serca życzę wam naprawdę wielu sukcesów, ale wiecie czego przede wszystkim? Tej wspaniałej publiczności. Tak jest, brawo. To jest rodzina Teatru Witkiewicza. Wspaniali ludzie, wierna publiczność. Naprawdę, szanowni państwo, bijcie sobie brawo jeszcze raz.